Siemaneczko wszystkim, witam was na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do was z moją wieczorną rutyną, czyli My Night Routine. Bardzo mnie ten filmik prosiliście, więc postanowiłam go nagrać. Mamy godzinę, słuchajcie, jakoś 14, coś takiego, więc od tej godziny właśnie zaczniemy moją wieczorną rutynę. Więc zapraszam was do oglądania. Ale jeszcze zanim to, jeśli jesteś nowy na moim kanale, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. No i cóż, bez przedłużenia, zaczynajmy. Okej, więc zaczynamy moją wieczorną rutynę. Zazwyczaj po południu, gdy już mi się skończą lekcje, nagrywam właśnie TikToki jakieś na zapas, które możecie właśnie wpadać na mojego TikToka, nazwa to Tisia na YouTube. Potem ogólnie przeglądam social media, właśnie Instagrama, TikToka, YouTube'a, właśnie oglądam jakieś filmiki. Czasami jak już jestem tak zmęczona, jak zarywam nocki, czasami to właśnie idę na taką drzemkę. Kiedy się już przebudzę, to zaglądam znowu do książek, zaglądam znowu na Librusa, patrzę, czy jakiś nauczyciel coś nie wysłał, czy trzeba odesłać w jakimś terminie, więc staram się to jakoś odrobić na bieżąco. W tym przypadku akurat był niemiecki. Codziennie muszę z kimś gadać, więc gadam często przez kamerkę lub normalnie przez telefon właśnie z przyjaciółmi. Gadałam właśnie z Agnieszką wtedy, no i dosyć długo nam ta rozmowa zajęła. Potem mama zrobiła obiad, więc mnie zawołała, poszłam go odebrać i sobie go wszamałam. Taki już lekki wieczorek staram się właśnie spędzać bardzo na dworzu, często właśnie na huśtawce, bujając się i słuchając muzyki, albo z siostrą bawiąc się w piaskownicy, lub właśnie jeżdżę na desce, rolkach, skaczę na trampolinie i właśnie jakoś tak mi czas szybko mija właśnie na świeżym powietrzu, staram się wykorzystywać pogodę. Takie wolne dni czasami próbuję nowych rzeczy, coś piekę, gotuję i akurat w ten dzień sobie zrobiłam smoothie, bo miałam akurat banany i trzeba było je wykorzystać, więc zrobiłam właśnie sobie smoothie i dla całej rodzinki bananowe. Właśnie mam, słuchajcie, zrobiłam sobie smoothie z bananem i mlekiem oraz jakimiś tam jeszcze dodatkami. Wygląda super i smakuje, myślę, że już przepysznie. Następnie znowu wyszłam właśnie na ogród, wypiłam sobie smoothie, potańczyłam trochę do TikToka, pobawiłam się właśnie ze zwierzakami, a następnie znowu poszłam skakać właśnie na trampolinie z moim młodszym rodzeństwem. Nadszedł czas na moją ulubioną część spędzania czasu, czyli granie właśnie z Natalią w Alicję Online. Gadam sama do siebie, ale dzisiaj dużo, w ogóle dużo. Bo ja ogólnie powiedziałam... Ale to tak dzisiaj masz centralnie tylko? No, no. No to ekstra. No ci powiem, że to bawię się znakomicie sama ze sobą. Gadam tyle do siebie dzisiaj, że... To...
kocham mi da, Sanciu, kocham mi da. Coś tam dalej sobie było, Sanciu, kocham mi da. No wiem. Ja ci dam za biskwirtę. Nie ma nic. Taka jesteś, to mi dodajesz biskwirtę. O, mam przyspieszenie, kurwa, jedziemy. Nie, nie, wypiję tutaj smokiem, wypiechaj, sio. Będę pierwsza, zobaczysz, wygram to. Wygram. O, jeszcze przyspieszonko mamy tutaj, tutaj, tu z lotem zaatakujemy. Kuźwa, sio, jest nicze. Masz obronę, to sobie barać? Seniciu, kocham mi da, Seniciu, kocham mi da, Seniciu, Jestem pierwsza. Jestem pierwsza. Kto wygra? Patrz. A ja powiem dopadł, kurde, ktoś. Patrz, pogratulujemy. Zobaczcie, jaka jestem. Zobaczcie, mistrzyni. Brawo ja, Holly. A mówiłam, że wygram. Wygrałam. Jako pierwsza, więc naprawdę. Okej, słuchajcie, mamy godzinę prawie 22. Ja skończyłam właśnie grać z Natalią w Alicję. Grałam prawie 3 godziny. I skończyłam teraz i teraz zabieram się za swoją ogólnie pielęgnację, bo ogólnie twarzy i zmywałam swój makijaż. Wzięłam się już na koniec tak za pielęgnację swojej twarzy. Ogólnie moja pielęgnacja nie jest zbyt skomplikowana, bo nie używam żadnych toników ani takich pierdółek, tylko po prostu jakiś krem nawilżający na usta, nakładam balsam, zmywam makijaż i przemywam po prostu twarz wodą, więc to nie jest coś skomplikowanego. I just got me some drip, I just got me like everything on my wish list. She love Givenchy, she got Versace. To jest to właśnie wieczorem sobie robię herbatkę, albo teraz aktualnie zakochałam się w cappuccino czekoladowym, po prostu macchiato uwielbiam. Robię sobie właśnie kawę lub herbatę i idę właśnie dalej montować filmik. Często właśnie montuję filmy lub po prostu oglądam Netflixa. Właśnie, słuchajcie, oglądam Dom z papieru. Zaczęłam właśnie, jestem na 11 odcinku pierwszego sezonu, więc dzisiaj chcę skończyć pierwszy sezon i mam ze sobą chipsy oraz wodę, ci sowiankę, nie jest żaden sponsor ogólnie. I oglądam na CDA, bo Netflix mi się skończył, więc no dosyć smuteczek, ale na CDA też jest, więc jest git i sobie teraz oglądam. R.I.P. not dead. Phone tap, got the models of feds. I ain't talking on no phone. We in the mall, we in the mall. I just got me some drip. I just got me like everything. I'm a wish list. Okej, słuchajcie, więc to tyle w filmiku. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji na dole oraz komentarzu. Do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Piszcie w komentarzach, jakie chcecie, żebym filmy nagrała. No i co, do zobaczenia już w najbliższym czasie i bajo! Bujeczki dla was!